Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serc, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas. Z głębi jego serca posłuchaj dziś tych słów. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie, u Karposa przynieś, gdy przyjedziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. To było jedne z ostatnich słów w jego ostatnim liście, jaki Paweł napisał. Krótko po tym został ścięty i stał się męczennikiem. Księgi, o których mówił, nie dotyczyły ksiąg Starego Przymierza. One były niedostępne poza synagogą. Również nie mówił o swoich własnych, które pisał, jakoby miał sobie je czytać. Nie, raczej Paweł nie przestawał wzrastać, uczyć się, czytać. Ludzie, którzy czytają i uczą się, wzrastają. Ci, którzy nie czytają, nie uczą się, ci zatrzymują się, a wręcz cofają się. Więc zachęcam cię, sięgaj po dobre książki chrześcijańskie. Materiały, opracowania, komentarze, kazania, audiobooki, jeśli lubisz słuchać. Nie żyj cały czas z własnymi myślami i z własnymi przemyśleniami, bo co jeśli niektóre z nich okażą się błędne? Posłuchaj po przemyśleń i myśli innych ludzi, ponieważ Bóg wciąż używa ludzi i potrafi przez kogoś z nich wciąż przemówić do ciebie. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.